Tarcza ma rodowód już 4-letni, to jest 4. impreza. Dlaczego się spotykamy? No, jesteśmy miłośnikami militariów. Generalnie ta impreza skupia ludzi, którzy posiadają sprzęt z okresu lat 45-89. Niekoniecznie jest to sprzęt, który był użytkowany w Wojsku Polskim. Są tutaj NRD-owcy, Związek Radziecki, Czechosłowacja. Oczywiście są to ludzie, którzy się bawią w to. Nie ma tutaj żołnierzy czy jakiejś formacji. Jest to czysta zabawa. W sobotę jest takim kulminacyjnym dniem. Robimy rekonstrukcje, pokazy aktywne. No, są ciekawe rzeczy, bo i spadochroniarze, i czołgi jeżdżą, i rozjeżdżamy samochody. No, wiele atrakcji. Zainteresowanie do militariów? To już od lat dzieciństwa, począwszy od znanych filmów wszystkim, Czterej Pancerni, Kapitan Klos. A poza tym wychowałem się w miejscowości, gdzie ślady powojenne były tak mocne, że od dziecka po prostu pasja do militariów. Później przerodziło się to w pasję do techniki militarnej. Stąd też zamiłowanie do wszelkiego rodzaju pojazdów opancerzonych, ciężkich pojazdów. A pasja rozwijana tutaj pozwala na obcowanie z tą techniką, z tymi pojazdami, nawet nie posiadając tych pojazdów. Jesteśmy przy czołgu średnim typu T-55 AMS. Jest to wersja saperska czołgu T-55 AM. Czołgi T-55 w ogóle są dość starą konstrukcją, sięgającą jeszcze swoją historią lat 50., ale pod koniec lat 70. podjęto decyzję, żeby bardzo liczny park czołgów T-55 w Układzie Warszawskim poddać gruntownej modernizacji, która podwyższyłaby walory bojowe tego czołgu. Ten czołg po zakończeniu służby w 2001 roku został przekazany do Agencji Mienia Wojskowego i Agencja Mienia Wojskowego takie sprzęty po prostu pozbywa się ich, sprzedaje je, trafiają w prywatne ręce, oczywiście po stosownym przerobieniu, czyli po pozbawieniu danego sprzętu cech bojowych, tak żeby nie dało się z niego strzelać, nie dało się zrobić komuś krzywdy. Ten czołg jest w tej chwili jest eksponatem w Muzeum Techniki i Machin Wojennych Mateusza Hen z Gniezna. Muzeum od niedawna zaczęło swoją działalność i akurat o tym czołgu można powiedzieć, że to jest taka perełka w zbiorach muzeum. Nawiasem mówiąc, ja jestem zawodowym pancerniakiem, więc w mojej ocenie jest to taki przykład sztandarowy, jak powinien wyglądać eksponat muzealny. Zadbany, wymalowany, ukompletowany w miarę we wszystko to, co powinien mieć i ewentualnie zwiedzający ekspozycję naprawdę na tym czołgu mogą zobaczyć wszystko to, co on rzeczywiście miał. Nowy, ponadładny,